Który kierunkowskaz? Szymon, chodzi głowa dookoła, chodzi głowa dookoła. Nie daj się zaskoczyć. Sytuacja na skrzyżowaniu się może bardzo szybko zmienić. Twojego mam chodzić, a nie moja. Twoje jest tylko w jeden punkt zapatrzony. Bardzo dobrze, że jest taki ruch na drodze. Bardzo dobrze. Sobie kontrolowanie jazdy z przodu? Mamy zawrócić, tak? Czyli gdzie mamy pojechać? Tak. Gdzie? Trochę do tyłu jeszcze. Ale po co? Przecież z przodu masz wystarczająco miejsca do zrobienia tego manewru, tak? No teraz maksymalny skręt w prawo. Bo tak to możemy do jutra stać. Jak polecenie brzmiało? Proszę wykorzystać bieg wsteczny i powierzchnię tego wjazdu. Wszędzie jeżdżą. Podjeżdżaj do przodu, bo tak tu nigdy nie wyjedziemy. On czeka na nas. Podjedziemy do przodu. Podjedziemy do przodu. Z prawym kierunkowskazem. Bardzo dobrze. Podjeżdżamy. I co tam się dzieje? No nic, siedzimy. No nie, no to trzeba trochę też pomyśleć. Nikt ci nie kazał tu, wiesz, wjeżdżać tyłem centralnie na jezdni i czekać na możliwości, bo tyłem bardzo ciężko się włączyć do ruchu. Dobrze, ale czegoś brakuje. No i teraz jest ok. Aż nawet z dwójki potrafię ruszyć. To jest taki mega błąd. No z reguły dwójka nie służy do ruszania. Chyba, że są takie warunki na swoje, na przykład w czasie zimy. Można obrać przez to? Nie powinien ci na to obrać. Jest to tam błąd techniczny, ale jeżeli ty będziesz cały czas ruszał z dwójki, no to faktycznie, to no, zauważysz, że jednak nie wiesz, o co chodzi z jedynką. Przypadkowo jak ci się raz zdarzy, to na pewno ci za to nie obleje. Ale proszę ruszać z pierwszego biegu. W lewo na skrzyżowaniu.